Drugi przykład przekroju bryły płaszczyzną określoną przez trójkę punktów P, Q, R jest przykładem przekroju takiej samej bryły jak w przykładzie pierwszym, przy czym jest zmienione położenie punktu P. Rozwiązanie tak na szybko można pokazać w następujący sposób. Oczywiście zaczniemy od wyznaczenia krawędzi przecięcia płaszczyzny PQR i z płaszczyzną podstawy na zasadzie znalezienia punktów przebicia prostej z jej rzutem. I oczywiście dalej będziemy korzystać z twierdzenia o punkcie wspólnym trójki płaszczyzn. Rozwiązanie jest oczywiście nieco różne w stosunku do tego, co było w przykładzie pierwszym, no bo zmienił się punkt P, w związku z tym zmieniła się ta płaszczyzna krojąca. Po pierwsze, krawędź przecięcia K wyszła nam poza podstawą bryły, ale znalezienie punktu wspólnego trójki płaszczyzn to jest po prostu przecięcie przedłużenia krawędzi podstawy i tej ściany, na której leży punkt R z krawędzią K, no i w tym miejscu znajduje się punkt wspólny trójki płaszczyzn, czyli PQR podstawy i ściany bocznej. W związku z tym można poprowadzić krawędź tu ze ścianą, na której leży punkt R. Tym razem doszliśmy do krawędzi z tą tylną ścianą i tu też można znaleźć punkt wspólny trójki płaszczyzn, mianowicie przedłużenie tej krawędzi, która jest osią Y i w tym miejscu na końcu strzałki jest punkt wspólny trójki płaszczyzn. Stąd przez ten punkt prowadząc mamy krawędź na tylnej ścianie, która się tak naprawdę znajdzie aż dotąd do Z. Ale z bryłą ma wspólną część tylko w tym małym fragmencie i tu w tym małym fragmencie. Tu wyszliśmy na powierzchnię równoległą do podstawy, czyli ta krawędź jest równoległa do K. Uzyskamy punkt na tej krawędzi, tu na tej załamania, na tej podniesionej. To oczywiście jest równolegle do tej ściany, gdzie jest punkt R. Ten punkt mamy, możemy połączyć. Chociaż oczywiście wykreślenie tej krawędzi na podstawie punktu wspólnego trójki płaszczyzn można zrobić zupełnie analogicznie, tak jak w przykładzie pierwszym. Tu mamy już punkt na osi Z, punkt P na tej samej ścianie, w związku z tym możemy poprowadzić krawędź, chociaż można było też skorzystać z punktu wspólnego trójki płaszczyzn, który jest na końcu osi X, na końcu strzałki. Punkt Q, no jak mieliśmy już ten punkt na tej krawędzi pionowej, no to stąd mamy krawędź na tej ścianie przedniej. Ta krawędź jest jako zamknięcie, bądź również na zasadzie wykreślenia takiej jak w przykładzie pierwszym. Przejdę teraz do pokazu bryłowego i bryłka jest ta sama, nie zmieniło się nic. W związku z tym przejdę teraz do widoku takiego szkieletowego, żeby było lepiej widać. Płaszczyzna PQR jest ta kolorowa. Krawędzie są już wyznaczone, bo tak naprawdę składa się to z dwóch brył, no ale konstrukcję możemy przeprowadzić, tak żeby pokazać, jak to zostało wykonane. Zrzutujemy ten punkt P na krawędź podstawy. W związku z tym będziemy mogli narysować rzuty prostej PQ i PR. Wykonamy przedłużenie, do czego możemy wykorzystać funkcję zaokrąg z promieniem 0. Przez te punkty możemy poprowadzić krawędź przecięcia z płaszczyzną podstawy. No, a jeszcze dorysuję. Krawędź podstawy bryły po prostu wydłużymy do tej krawędzi K1. No i teraz możemy kreślić przekrój bryły, czyli z punktu wspólnego trójki płaszczyzn przez punkt
ten, czyli tak naprawdę do tego punktu. Teraz krawędź na tej tylnej ścianie, czyli przez ten punkt. Rysujemy, połączymy ten punkt z punktem P. Uzyskaliśmy zarys. I teraz tu mamy punkty, które możemy połączyć na tej przedniej ścianie, bo jest ten punkt tu przez punkt Q. I tak naprawdę możemy zakończyć w tym miejscu. Tutaj równolegle do krawędzi K1, czyli z tego punktu równolegle do K1, tutaj równolegle do tej krawędzi, gdzie jest R. Można skopiować choć narysowanie, ale to już udowadniałem poprzednio, że tak jest. I na zasadzie zamknięcia mamy punkt, w związku z tym mamy narysowany zarys. Widać, że krawędzie, które konstrukcyjnie zostały wyznaczone, pokrywają się z krawędziami, które były w wyniku przekroju tą płaszczyzną bryłowo. Pokażemy teraz, jak włączymy widok cieniowany i w tej chwili wyłączę drugą bryłę, to otrzymaliśmy już widok tej przeciętej bryły, którą możemy sobie obejrzeć w 3D. Tak wygląda ta przekrojona bryła płaszczyzną PQR.